Siemanko moi drodzy, witam was kochani serdecznie z tej strony Yuken, a przed wami taki dość nietypowy odcinek, bo odcinek, który nazwałem nietypowe i chamskie sytuacje na drogach w Euro Truck Simulator. Oczywiście jest to tylko i wyłącznie symulator, jest to gra, więc nie powtarzajcie tego w żaden sposób w świecie realnym. No i ładnie się zaczęło. No właśnie, chamskie i niebezpieczne sytuacje na drogach, ale ja nie będę tych sytuacji, kochani, w tym odcinku prowokował, to akurat był przypadek. Jest kilka założeń tegoż oto projektu i wy w tym też uczestniczycie w tym odcinku. Po pierwsze, w ogóle robię konwój z kolegą, więc też będziemy sobie jakieś psikusy pewnie robili. Kolejna rzecz, możecie liczyć jako widzowie, potem napisać w komentarzach, ile dostałem mandatów. Nie będę starał się absolutnie tych mandatów na siłę dostawać, ale no będę niektóre rzeczy robił. O, kolega właśnie tu zrobił, ale psikusa. No właśnie, chamskie sytuacje na drogach, to może my powinniśmy za Krystianem jechać i o jego obserwować, a nie sami odwalać. Natomiast mam mandaty włączone i... A właśnie, bo pewnie padnie takie pytanie od którejś z was, tych, którzy obserwują moje odcinki, czemu inny samochód, czemu inne konto. Tak, moi drodzy, nagrywam to na koncie swoim, tym pierwszym, który ma 150 level, bo było mi po prostu szkoda to nagrywać na tym koncie, które mam do levelowania stworzone. Kolejna rzecz, bardzo ważny cel, bardzo ważne wyzwanie przy tym szaleństwie polega na tym, a że ciężarówką mamy dojechać do celu nieuszkodzoną. Także musimy bardzo mocno uważać w tych wszystkich chamskich sytuacjach na drogach, aby tą ciężarówkę nie uszkodzić, aby nie uszkodzić ładunku, chociaż kara pewnie za uszkodzenia jakaś będzie, oby była jak najmniejsza. Więc już znacie założenia. No i co? No i po prostu lecimy, szerokości mi życzcie i obserwujcie, ile będzie mandatów. Możecie już teraz obstawiać, ile mandatów dostanę, czy na jaką kwotę, bo może komuś uda to się wyliczyć. Jak widzicie, nie zawsze te mandaty wchodzą. Czasem prędkość przekraczam, jak teraz mandat nie wchodzi, bo akurat nie ma policji, więc głupi ma zawsze szczęście. No i zobaczymy, zobaczymy. Nie będę powodował żadnych kolizji, ale oczywiście będę robił... No właśnie, nie będę powodował kolizji, ale uszkodzenia 2%. Ustalamy to, że... No myślę, że ta ciężarówka ma nadawać się do jazdy, żeby dojechała do celu. Oczywiście będzie to szaleńcza jazda, gdzie no prędkość będzie pierwszą z rzeczy, którą na pewno będziemy przekraczali. I to jest więcej jak pewne. Czy coś jeszcze? Kurczę, zobaczymy, czy coś jeszcze. No migacza, jak widzicie, włączam. Przywitam się z kolegą. Siema, no Krystiano, to lecimy. Oczywiście będę używał innego głosu. To się wszystko kameruje. Z kolegą zawsze sobie psikusy różne robimy. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Może ty obstawisz... A, nie, nie ten guzik, sorry. Może ty obstawisz, ile mandatów dostanę. Jedziemy za nim i patrzymy, jakie robi chamskie i niebezpieczne sytuacje na drogach. Śledzimy Krystiana, co wy na to? Jedziesz powyżej, na razie, jak widzicie, mandatu żadnego nie ma. No jedno jest wykroczenie chyba tylko za tą kolizję drogową. No i poszedł po barierce. Bierzemy go z prawej. Nie, jedziemy za nim, bo on coś odwali. Słuchajcie, on coś odwali na pewno, więc... Ale możemy mu titnąć, trąbnąć go możemy. On sobie spokojnie jechał drogą, a tutaj gościu go trąbnął. Właśnie cię trąbnąłem. Dziękuję. Nie ma za co, polecam ci na przyszłość. Także widzicie, w takiej pozytywnej atmosferze ten odcinek będzie, chociaż będzie, mówię, dużo chamskich i niebezpiecznych sytuacji, które, podkreślam, nie powtarzajcie w świecie realnym, bo tutaj nam nic nie grozi, to jest tylko gra, a w świecie realnym może to się skończyć tragicznie. Dobra, wypadałoby migaczem pomrugać. No i kolega już się denerwuje, to czekajcie.
Co on mi wtedy? A czekajcie, na jednokierunkowej drodze lecą, mnie wyprzedzają. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Na chwilę go wyprzedziłem, ale puścimy go przodem. A jedź przodem, bo mi się lepiej za tobą jedzie. To jest mój drugi głos. Przez No leć, leć, ja tu prawym jadę, cię daję wyprzedzić. Bo ty co chwilę jakieś chamskie sytuacje na drodze robisz i dla ciebie fajnie się ogląda. Dobra, lecimy. Na razie mandat chyba jeden. Za prędkość nie dają nam na razie mandatów, ale może dlatego, że policji nie ma. Lecimy za Krystianem. Jakby ktoś się pytał, to nie jest pierwsza taka akcja. Często z Krystianem takie konwoje robiliśmy, gdzie go wyprzedzałem, robiłem mu na przykład jakąś barykadę na drodze, jakiś specjalnie korek nie do przejechania i takie pranki różne sobie robiliśmy. Nie wiemy, co tu się wydarzy, bo to nic nie jest planowane. Na razie jedziemy autostradą, więc też średnio o te chamskie sytuacje. O! Średnio, ale jednak widać, kolega zajechał trochę osobówkę. Ej, ty głupia osobówko, ty. Kurde, w ostatniej chwili. No właśnie, chamskie sytuacje. Jak widzicie, wszystko nam sprzyja. I nie tylko ja jestem tutaj elementem chamskich sytuacji, bo też inne auta też to robią. Dobra, bierzemy ich. Nie bierzemy, bo Krystian chyba wyprzedza. Nie wyprzedza. Dobrze, to lecę. Lecimy. Pierwsza chamska sytuacja. Zakaz wyprzedzania i barierka. Ała. No cóż. O, i na takiej drodze to mi się podoba jechać. Zobaczmy, widzowie, zobaczmy, czy jedzie Krystiano. Może go trochę przy... Nie, jedzie. Dobrze, jedzie. Jedzie gagatek. Chciałem go trochę przyhamować. On dopiero dowie się o tym, co zrobiłem na odcinku, bo nie wie, nie widzi, nie ma podglądu. Puścimy go. Niektóre zakręty, jak widzicie, nie bez powodu mają ograniczenie. No cóż, chamskie sytuacje, ale na czerwonym stajemy. Ups! A, fuksem. Udało się zahamować. Teraz nie widzę, jakie światło. W ostatniej chwili, bo byłby mandat. Krystiano stoi. Ciekawe, czy jak ja będę stał, ciekawe, czy on zauważy, że jest zielone. Dobra, jedziemy. Pewnie wyczuł moje intencje. Będę wolno ruszał, żeby mnie wyprzedził. Znowu go titnąłem. Policja za tobą jedzie, więc uważaj. Stanął. Stanął i stoi. Nie myśli, że będę mu jakiegoś pranka robił. Nie mam na razie w planach to. To wszystko, słuchajcie. A, trzymaj się lewej strony, to czekajcie, muszę zmienić pas. Pokażemy mu, że skręcamy w lewo, chociaż on ma tą samą Iwonę, co ja. Jedź w lewo. Dobra.
Wyjeżdżamy z Brna. Brniemy ostro. Szkoda, że w nocy nam to wypadło. Jeśli chodzi o ten kurs. Ja tutaj mam wyłączony tą symulację zmęczenia, bo na potrzeby tego odcinka akurat wyłączyłem symulację zmęczenia. Na razie z mandatami nie ma tragedii. Auto jest praktycznie nieuszkodzone, więc jest ok. Więc do celu myślę, że dojedziemy, w zależności też od tego, co Krystian... A, może Krystianowi zrobimy psikusa, słuchajcie. Ej, tylko jakby jakieś samochody były, gdzie to... Daleko jest? Nie, dogania nas, dobra. On jest następnym za nami, mruga nam długimi, okej. Okay. Mruga mi długimi. A też se pomrugam długimi. Zobaczymy, czy będzie widział. Itnę sobie, zobaczymy, czy będzie słyszał. Chyba nie słyszy, za daleko. Damy się wyprzedzić. Tak w nocy to nie wie... O kurde, prosto mam jechać, to nie mogę dać się wyprzedzać. Zjedziemy mu, dobra, niech nas bierze. Lecisz, Krystiano, lecisz. On za mną jedzie, gagatek, nie chce mnie wyprzedzić, muszę zwolnić. Ciężko tu prędkość będzie przekroczyć, bo to jest ograniczenie do 130. Więc będzie ciężko przekroczyć prędkość. Ale możemy Krystianowi zrobić psikusa i mu jakoś drogę zatara... Oj, zniknął nam z radaru na razie, czekajcie. To ja wiem, co zrobimy. Zahamujemy mu ciężarówki. Ej, ty! No co za baran, nie? Tutaj ja widzę, że ja nie muszę chamskich sytuacji robić, bo ludzie robią za mnie. Chciałem zrobić korek, nie? Żeby Krystian tutaj... Słuchajcie, chciałem zrobić korek, żeby Krystiana trochę tutaj przystopować, a tu... A tu widzę, że same sytuacje się napadarzają. Tego gościa chciałem mu zajechać drogę, żeby go trochę, wiecie... A tu Krystiano jedzie tuż za mną, więc tu już teraz to się nie uda. Ale czekajcie, możemy jechać takim tempem, ciekawe co on zrobi. Takiego pranka możemy mu zrobić. Słuchajcie, włączę sobie tempomat. Pojedziemy tą samą prędkością obok tego i zobaczymy, co Krystiano zrobi. Jestem ciekaw, co on zrobi. Ej, ten tir zwolnił. Krystian chyba przeczuwa, widzę go w lusterkach, że środkiem będzie chciał lecieć, ale nie da rady. Ciekawe, czy pójdzie poboczem. Sytuacja z polskiej drogi. Tir wyprzedza tira, jadąc 2 km szybciej i blokuje cały lewy pas. Ewidentna sytuacja ze stop-hama. Jest, chyba pójdzie poboczem. Widzę go na poboczu, widzicie go? Ja go widzę w lusterku, pójdzie poboczem. A ja bym mu chętnie tego tira tam zepchnął, tylko czekajcie, niech on... Dobra, udało się Krystianowi niestety. I 3000 kolejny... Ej, gdzie on leci? Patrzcie, co on robi? Chłopie, coś ty zrobił, nieposionym! Gdzie posionym? Ziarka siana, a ty... A, ja ci chciałem pierwszej pomocy udzielać, a widzę, że żyjesz, dobra. Jakiś wypadek? Jakiś samolot się na autostradzie rozwalił. Zobaczcie, jaki korek za nami w lusterku. Teraz to nie ma co, bo normalnie bym osobówkę szturchnął i Krystiano miałby psikusa.
Ale ustaliliśmy, że specjalnych rzeczy jakichś tam nie robimy, bo przecież auto musi dojechać do celu. W miarę bez uszkodzeń, chociaż pewnie kara za uszkodzenia i tak będzie. O, patrzcie, środkiem jedzie, kurde. No nie przepuści tej osobówki, no. Co za ham. Stop ham. Ja cię na stop hama wrzucę, że tej osobówki nie chcesz przepuścić. Blokuje się. A może to pijany kierowca? Ej, widzowie, wydało się. Zaraz zrobię zatrzymanie obywatelskie pijanego kierowcy, bo widzę, że tutaj ktoś jedzie zygzakiem. Ej, no serio, kolejna sytuacja ze stop hama. No ewidentnie nawalony jedzie tym tirem. Udaje, że nie słyszy. Ten blokuje lewy pas, gnojek jeden, z Skodą Octavią. A na zdrowie. Ja widzę, że ty natankowany jedziesz. To mu zrobimy psikusa, słuchajcie. Musiałem tego mana trochę wyblokować bezkolizyjnie. Zrobimy korek. Bo tutaj widzę, że ktoś jednak chce lewym pasem mi przejechać. A nie, bo on pójdzie po awaryjnym pójdzie. Kurde. On pójdzie awaryjnym. Ja musiał awaryjny zablokować. Muszę inaczej do tego podejść. Tu osobówki jadą, a to nie o to chodzi. Mamy zrobić korek. Ej! Patrzmy, jak to wygląda. No nie, no przeleci awaryjnym raczej. Ale próbujemy, czekamy za nim. Tak sobie kiedyś robiliśmy pranki. Tylko czekajcie, włączę ręczny, żeby się nie zorientował. Albo dobra, będziemy świecić. Jedzie, słuchajcie, jedzie. Jedzie Cristiano, widzę go na mapie. Jedzie. I ciekawe, co zrobi. Stanął w korku. Bo on jeszcze nie wie, że... Nie, no wie, że to ja, bo mnie widzi na mapie. No i co? Ale awaryjnym nie pójdzie, bo wie, że zablokowałem awaryjny. Nic nie mówi na razie. Jak coś powiem, Jezus Maria, zdarzyła się awaria. Trąbi. Ja udam, że przede mną ktoś blokuje. Nabierzemy go. Ej, nie mogę ruszyć, cholera. Dobra, jest. Jedziemy. To jedziemy. O kurde, kolizja. Ała. Wyszła kolizja niechcąco. Po co mnie tak szybko wyprzedzał? Dobra, już jedziemy grzecznie. Miało być bez prowokowania mandatów. Chociaż na razie mandatów nie mamy jakichś specjalnie. Czekajcie, poszedł na lewy pas, czy jeszcze nie? Nie, to ten tir poszedł za mną na lewy. Cristiano jeszcze nie. Gdzie jest Cristiano? Dopiero chyba cysternę mu przyblokujemy. Nie! Żadnych uszkodzeń nie robimy.
Jedzie ten Cristiano, czy nie jedzie? Jedzie, dobra. Jedź prosto. Dobrze, Iwonka, wiem, że mam prosto jechać. Tyle to jeszcze widzę. Nie, 30 na godzinę, wiecie, strajk. Strajk po prostu tutaj robimy, nie, żeby Krystiana przyblokować. Trochę nie, no dobra, jedziemy, bo ten sobie inną trasą pojedzie i tyle z tego będzie. Dam mu się wyprzedzić. Trzymaj się lewej strony, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. Korek jak na Zakopiance. Jeździć nie potrafią ci ludzie, ja nie wiem. Jadę na prawym awaryjnym, wyprzedzaj jak coś. No my jakiegoś psikusa odwalimy, jeszcze nie wiemy jakiego, ale... Chyba leci. Będzie nas wyprzedzał lewym. On? Nie, to nie jest on. O kurde. Pierdzieliłem policję. I nie dostałem mandatu, nie? Jakby ci to powiedzieć, policję przypierdzieliłem. Dobrze, mandatu nie dostałem. No właśnie, właśnie nie dostałem i to jest dziwne. Dobra, jedziemy za nim. Zobaczymy, co on odwala. O, dostałem! Ale nie bój się, dostałem 2 koła mandatu za przekroczenie prędkości. Ups! Jakbym w niego walnął. Widzę policję w lusterku, więc wszystko, co teraz przekroczę, jest pewne, że będzie mandat. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Gdzie on zjeżdża? Nie mów, że to auto rozwaliłeś już. Zjedź z ronda. Odrobinkę, znam to jego odrobinkę. Ja już znam to jego odrobinkę. Zaczekamy za nim. Ewidentnie Cristiano, słuchajcie, nie chce przede mną jechać. Mówię, że się będzie kamerowało wszystko, co wyczynia. Trzecia 21, więc niedługo nam przejdzie dzień i już będziecie mieli też widzowie lepszy widok. Ja szczerze mówiąc, wiadomo, że wolę jeździć w Eurotracku w dzień, bo są lepsze widoki. Jest więcej do podziwiania, szczególnie jak są jakieś nowe, fajne mapy. O, dobra, mamy pretekst, żeby się zatrzymać. Tak myślę, jakie to jeszcze niebezpieczną i chamską sytuację zrobić. Tak, Cristiano po 2 pasach jednocześnie. Oczywiście to jest pierwsza taka seria, będzie więcej takich różnych odcinków z Eurotracka, tylko tak jak mówię, to nagrywam na tym koncie, na którym mi nie szkoda na te mandaty. Mogę w ramach wyzwania kiedyś spróbować. Słuchajcie, nagrać to na koncie, na którym robimy levelowanie, ale nie wiem, czy aż taki hardcore. Chociaż na razie mam daty, może z 2 dostałem.
Nie wiem, ktoś liczy? Jak ktoś liczy, to napisz w komentarzu, ile na ten moment jest mandatów. Jesteśmy w połowie tak naprawdę trasy, w sumie niewiele przejechaliśmy. O kurde, to jest rondo. O kurde, w prawo miałem jechać. Zagapiłem się. Ten tam patrzy, ma pewnie ze mnie bekę. I tak mało mandatów na razie dostałem, trzeba przyznać. Damy mu się dogonić, żeby myślał, że auto mi nie daje rady. Specjalnie puszczam gaz, ale coś widzę, że on niewiele mnie dogania, więc... Zobaczcie, specjalnie puszczam gaz, żeby mógł mnie gagatek jeden dogonić. I zajedzie w lusterku, już widzę, patrzcie to, i na bank zajedzie drogę osobówce. Na bank. Nie, nie zajechał, okej, okej. I tak za mną jedzie te 8 dych na godzinę. Jedź, panie, wyprzedzaj. Pewnie nie widzi nawet moich migaczy. No nie, no i uczepił się jak rzep psiego ogona, nie? Sześć dych za mną jedzie. Jest, zobaczcie, zajechał drogę osobówce. Zajechał. Ja uwielbiam za nim jechać, bo zawsze coś odwali. Lecisz. No, zajebiście wyprzedzasz. Dobrze. Poszedł. Jak Hanka w kartony. Teraz zobaczymy. Może jakiś mandacik, bo dawno nie dostałem. O proszę, jak na życzenie. 3000 mandatu. No to już, kurczę, kwota się, myślę, około 12 tysięcy już mam mandatu. Także wiecie. O kurde, ale on leci, ty. Jedziesz powyżej dozwolonej. Ja tu 130 teraz lecę na 110. No i co? Panie, czemu mi, panie drogie, zajeżdżasz? Kurde, przy nim trzeba uważać. Do 40 schamował. Jedź tam, panie, z tą ludziarnią. Ewidentnie jedzie jak pijany, nie? Zobaczcie, jak zjeżdża na lewo. No kurde, pijany kierowca. Widzowie, pijany kierowca na autostradzie. Nie, no to trzeba coś z tym zrobić, nie? Tak być nie będzie. Patrzcie, co ten robi. Jaki szalony kierowca. Tirolot. Tirolot. Obstawiamy, kiedy w rowie wyląduje. A my jedziemy 90 na godzinę tylko. Otarł się. No co on robi? Ale nawalony, nie? Ja pierdzielę. Kurde. Czekamy, aż na kogutach go tam zatrzymają, bo... Zobaczcie, co ten gość robi, no. Jedzie taki nawalony. Temu też prawie kabinę otarł. Pijacie, no patrzcie, co on robi. Nie, no to już niebezpieczny ten kierowca. No ewidentnego stop-hama mamy. Ja go gonię. Ja go, słuchajcie, gonię. Pościg za pijanym kierowcą. Pościg za pijanym kierowcą. Patrzcie, co on robi. 130 na godzinę leci na 80. Albo 140, nie wiem w sumie, ile jedzie. Już się bałem, że w prawo skręcamy. A ten gdzie jedzie? Prosto. Jak my w prawo skręcamy.
Dobra, dogoniłem go. Teraz ostrożnie tylko. Też przy nim to wszystko można się spodziewać. Ale ja jeszcze żadnych wielkich stop hamów nie zrobiłem. A dzięki, dzięki, że mnie trąbnąłeś. Ludzie za mnie robią stop hamy. Ja tu nie muszę, słuchajcie, żadnych stop hamów robić. Sami za mnie robią. Zobaczymy. No, znowu grzeje. Grubo grzeje. 120 ma na budziku jak nic. O, jest ale wariat. Pozytywny, ale wariat. Ja bym mu coś wywinął, ale... No i patrzcie. O, kurde, patrzcie. No nie, no, do stophama to wyślę. Ja wyślę do stophama, jakżeś staranował tą Oktawię. O Jezu! O Jezu! To było chamskie, tak, staranował, żeś tą Oktawię. Prawie w powietrze poleciała. Jak ty pijany jedziesz? Po dwóch pasach jeździ. Ja tam się trzymam od niego z daleka. Nie wyprzedzam go, bo się boję, nie? Poboczem pójdzie. Na bank pójdzie poboczem. Nie? Dobra. Wyprzedza tak, legitnie. Jak on nie pójdzie poboczem, to żeby było trochę ze stop-hamem, to ja pójdę poboczem. A co? O kurde, zahaczyłem jakąś tabliczkę. Trzeba trochę poddymić, widzowie. Poddymić. Mamy stop hama, to trzeba poddymić. Te 500 km do celu. Ale jest szansa spora, że dojadę nieuszkodzonym autem. Przy tym, co tutaj wyczyniamy. A już liczyłem, że mandat za prędkość dostanę, a tu ograniczenie zdjęli. No tak, Niemcy. Chyba w Niemczech jesteśmy, jak dobrze pamiętam. W sumie nie wiem, gdzie jesteśmy, nie wiem, gdzie jedziemy, zapomniałem. Tak się skupiam na jeździe, że... Ale raczej w Niemczech. No tak, Berlin, to raczej tylko Niemcy. O kurde, 146 lecimy. 147. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolenia. Aż się zachłysnąłem, no po prostu niewiele brakowało, jakby auto dachowało. A przecież mamy całym dojechać. O, patrzcie, co on robi, pijany po bandzie jedzie. Nie, no to trzeba naprawdę na stop-hama wysłać. Wysyłajcie to, widzowie, do stop-hama, jak jedzie pijany. Po bandę się gdzieś w Niemczech jedzie, ociera się, ja wiem, kto to. To taki... Zwolnij, jedziesz on... wyżej dozwolonej prędkości. Powtórz, bo Iwona cię zagadała. Bo mi tu marudzi cały czas, że jadę powyżej prędkości. Patrzcie, co on robi. Znowu zajeżdża komuś drogę. No co za gość. O kurde! Wywalił we mnie jakiś osobówek. I co tu się stanęło? Nie no, chyba wszystko działa, nie? Chyba wszystko działa, akurat przy policji. Halo, panie policjancie, tutaj się stała tragedia. O Jezus Maria, zdarzyła się awaria. Osobówka we mnie wywaliła. Ale jakbym kawałek dalej, słuchajcie, wyprzedzał tym awaryjnym, to by w nich wywalił.
Ale dobra, bo może auto jest jeszcze tak delikatnie, jest na razie na czerwone, jest szansa, że dojedziemy tego. Teraz pytanie, czy Krystiano dogonimy. Osobówka mnie staranowała. Jeszcze przy policji mandatu nie dostali, gamonie jedne. Tak we mnie wolnęła, że prawie bym przeleciał na osobny pas. Do Krystiana zawsze się, wiecie, zwracam takim akcentem, a ktoś nie wie skąd to się wzięło, to ten akcent wziął się z tego. Ja jestem Iwan Iknawicz. Tak kiedyś w GTA RP na wyspie, czy też na Koko RP odgrywałem Iwana Jukanowicza. Takiego, powiedzmy, Polaka z Podlasia, który miał taki właśnie ton i 7% uszkodzeń. Jedź prosto. No to witaj w klubie, ja tak samo, żem przypierdzielił. Czekaj, pojadę z tobą. A dobra, bo to się źle skończy. Kręta będzie polegała na tym, że jadę z nim, ale pojadę nie z nim. Chociaż na upartego stąd bym mógł wyjechać, nie? Czekajcie, jakbym się uparł. Trzymaj się prawej strony. Nie wiem, czy mogę, teraz ryzykuję, czy tu ja do niego wyjadę. Chyba tak. No, w sumie nie nadrobiliśmy wiele dystansu, więc... Mi się dobrze, Krystiano, za tobą jedzie bez wesoło, jała! Jedziesz powyżej do... Znowu osobówka! Kurde, co oni tu robią tymi osobówkami? Coraz większe mam wątpliwości, czy ja dojadę. Bez naprawy, tutaj jakaś baba mi... No i jeszcze auto mi zgasło. No cóż, jak nie chce kobita jechać, to trzeba jej pomóc, nie? Popchnąć trzeba panią, pamiętajcie. Jak widzicie na drodze panią, która nie może jechać, to trzeba ją popchnąć. 46% uszkodzenia. No już 47, jeszcze mi się ten jej Golf, kurde, zaczepił o naczepę. Patrzcie, co tam się dzieje w tym lusterku, o ja pierdziele. Nie, no to... Coraz marnie... Ja nie mam słów, nie? Kto mnie zna, ten wie, że rzadko kiedy się jąkam. Czasem mi się na live'ie zdarzy powiedzieć magiczne ale to każdy wie, co to oznacza. A następnie... Ale tutaj, no właśnie, tutaj to ciężko jakieś słowa. Dobra, tutaj stopkama nie będzie. Ten pod prąd pojechał, czy mi się wydaje? Nie. Dobra, już myślałem, że pod prąd podjechał. I na czerwonym, nie? Widziałem wszystko. Ty, ja widziałem, że ty na czerwonym żeś przyleciał. Ale mandatu nie dostałem za czerwone, to jest ciekawe. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Proszę nie kłamać, żółte było. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Pojedziemy z prawego w lewo. Patrzcie, jak go zrobimy. W lewo. Teraz jest mandat. No i kto za czerwony? No przecież to żółte było, czemu kłamiesz? Poza tym ty aktualnie żeś zrobił więcej stopkamów niż ja. Ja też muszę coś zrobić, nie? No to nie może być tak, że mi ja żadnego stopkama nie zrobił. Dobra, wzięliśmy troszeczkę dystansu, słuchajcie. Ja mu zaraz coś odwalę. Tutaj jest jakiś zjazd. Myślę, że to jest dobre miejsce, żeby mu tutaj odwalić coś. Tylko musiałbym tak zrobić, żeby to
się samo troszkę odwaliło, w sensie, żeby on się nie spodziewał, bo jak będę stał, to będzie wiedział, że to ja za tym stoję. Dobra, to tu nie da rady. Na następnym zjeździe, dobra, to plan jest taki, słuchajcie, widzowie. Muszę tu jakieś auto pyknąć, o, na przykład to. O, ale miał fuksa. Dobra, to inaczej, to z prawej strony walniemy. Dobra, udało się, w Audi. Walnąłem Audi. Tutaj gościu, który jedzie, czekajcie, bo my nie mamy jechać w prawo, mamy jechać wprost. A mi się popieprzyły kierunki. No nie, ten już leci, nie? I zaraz mnie wyprzedzi. Już mnie wyprzedza lewym, patrzcie jak leci. Już go widzę w lusterku. Miau, poszedł. Dobra, lecimy za tym pijanym kierowcą. Jakoś jazda za nim zawsze mi daje ubaw, aczkolwiek auto, słuchajcie, mam już prawie w połowie uszkodzone, co normalnie, gdybyśmy nie robili stop-hama, pewnie by nie miało miejsca. O! No to nagraliśmy go na stop-hama, co on zrobił. Panie, na stop-hama to wyślę. Żyjesz? Chłopie, coś ty zrobił, tak się nie robi. Bardzo źle. Bardzo źle. Mandat! 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 A nic, pewnie pójdzie do serwisu. To mi powiedz, do jakiego serwisu cię. A ja w sumie też pojadę do serwisu, bo mi troszkę... Troszkę się stało, co się stało. Tak, też jadę do serwisu. Ale jak widzicie, widzowie, no... No jak widzicie... Znaczy, de facto nie uszkodziłem ciężarówki w 100%, ale chcę, żeby mi się po prostu dobrze jechało. I głównie pretekst jest taki, żeby razem z Krystianem tutaj zrobić, wiecie, rundę. No, to sobie z nim pojadę. Nie będę robił oczywiście żadnych tutaj renowacji, bo to też się po update'cie zmieniło. Widzicie, odcinek pół serio, ale zawsze coś tam się powie. Dobra, zobaczmy. No to co? No to czekamy, aż on się nam tutaj przetransportuje. No chyba stał obok mnie, więc chyba do tego samego serwisu. Gdzieś go na mapie widzę, ale realnie go nie widzę. Pewnie stoi tu, gdzie ja. Więc ja już może sobie kawałeczek podjadę do... Gdzie on tu może stać? No za mną stoi gagatek jeden. No to ja już tu się przesunę. Także tak wygląda, słuchajcie, jazda z Krystiano. Dobra, jedzie, widzę, że jedzie za mną. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Co by tu jeszcze za stop-hama zrobić? Na czerwonym lecimy? Skręć w lewo. Lecimy na czerwonym, bo pusto, nikt nie jedzie, to... No tak, mandat, wiadomo, wykroczenie, no, życie. Ale migacz był. To też się powinno, słuchajcie, liczyć, że jest migacz, prawda? Jedź prosto. Czekajcie, na czerwonym... Na czerwonym... Dobra, jedzie to. Albo to nie on. Bo tak w lusterku do końca nie widzę, czy to on, czy nie on. Chyba teraz musiał stanąć na czerwonym. Przetrzymałem go trochę. Auto naprawione, to już teraz musimy naprawdę grzecznie. Czekamy za nim chwilę. Jedzie ten gagatek, czy nie? No nie widzę go coś, ale jadę. Zniknął mi z mapy. O! W ostatniej chwili, słuchajcie. A może go wywaliło w ogóle, bo czasami też tak jest. Nie, jest. Na mapie jest, widać go. Czasami, nie no, jakby jego wywaliło, to przecież on jest hostem konwoju, no to mnie by też wywaliło.
Widzę go w lusterku w oddali. Jeszcze na mapie go nie widzę, ale w lusterku już go widzę. Dobra, zobaczymy, co tu się dalej odwali. Jak myślicie, możemy mu zrobić jakiś tutaj małego pranka, na przykład podblokować to auto troszkę. Zobaczymy, bo ja mu tak często robiłem, wiecie, że robiłem mu jakieś psikusy, żeby się samoistnie zrobiły korki na drodze, to znaczy polegało to na tym, że wiecie, jakieś auto delikatnie tam szturchnąłem i robiły się samoistne korki na drodze, bo jak ja stoję i blokuję drogę, no to on wtedy na mapie mnie widzi. Jeśli wiecie, jakieś auto szturchnę delikatnie, no to on już tego nie wie. I tu jest dobre miejsce, żeby coś szturchnąć, tylko musiałbym jakieś auto przepuścić. Trzymaj się prawej strony. Bo ja chcę w prawo. I musiałbym jakieś auto przepuścić. O, 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 kurde, policja. No cóż. No cóż. Zostałem nakryty na gorącym uczynku. Robiłem szturchnięcie i policja mnie nakryła, ale ta policja za mną jedzie, to czekajcie, może im się zemścimy. Jest, jedzie, widzi mnie. On tu. A bo mnie wkurzyli, mandat mi dali, to musiałem im, wiesz. Nie wiedziałem, że ty jedziesz, sorry. Musiałem im przypierniczyć troszkę z naczepy, bo mnie mandat za nic dali. Jedź przodem lepiej, tobie lepiej idzie przodem jazdy. Jazdy. Ja tak sobie się specjalnie oczywiście akcentuję. Kto zna mój głos, to pewnie ma też bekę, że tak tutaj to akcentuję. Aż mnie kusi, żeby tych policjantów jeszcze raz szturchnąć. Dobra, lecimy. Ja za nim lubię jechać, bo zawsze jest śmiesznie. Ty jesteś idealnym materiałem na stopkama. Ja nie muszę nic odwalać, wszystko robisz za mnie. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Ja uwielbiam za tobą jechać, Krystianu. Jakieś Volvo mi tu blokuje drogę. Czekaj, szturchnę tych policajów może, co? Mogę jeszcze raz? To ty tam patrz z daleka, jak polecą. Chyba, że ty ich chcesz szturchnąć, a ja nagram. Kto szturcha? Kurwa, tylko najpierw trzeba ich dogonić. To jest jeden problem, najpierw trzeba ich dogonić. Jedziesz powyżej do swojej prędkości. Szturchnę tych policajów. Oczywiście nie zachęcam do takich zachowań w świecie realnym. Szanujemy policję, ich pracę, ale tutaj są oczywiście to żarty. Bo policaje to nie policja, to są niemieckie, Polizei. Ja nikomu nie będę nic lizał przecież, no. Dogoniłem ich! Jest napisane Polizei, a ja nie będę nikomu nic lizał. Szturchnąłem, teraz twoja kolej. W lusterku widziałem, jak szturchnął. Widziałem w lusterku, jak żeś szturchnął. Jedź pierwszy. Brawo ty, brawo. I tak właśnie, kochani, wyglądają nasze jazdy z Krystianem, ale pamiętajcie, to jest też wiele rzeczy robionych z dystansem, z humorem, bo ja też jestem taką osobą, która... No podobno w prawo mamy jechać. Tak twierdzi Iwona.
A ja stoję, bo muszę wycofać, bo do barierki się przykleiło i nie pojadę. Chyba. Ale jak ci to ułatwi, to podjadę kawałek i ci zrobię mnie i poczekam. O! No, więc moi drodzy, z dystansem, kto zresztą ogląda moje live'y na drugim kanale, na tym You Can Live, szczególnie te weekendowe live'y z plaży, te imprezki z plaży, no to wie, że tam też jest masa żartów, masa śmiechu, bo ja po prostu taki jestem i uważam, że uśmiech w życiu jest bardzo ważny i tam, gdzie wiele rzeczy pokazuję wam na poważnie jako faktycznie prawdziwe i poważne poradniki, jednak wiele rzeczy też potrafię zrobić z dystansem i kocham to i tego nie mam zamiaru absolutnie w sobie zmieniać, także myślę, że fajni, pozytywni, weseli ludzie to zrozumieją, że ten uśmiech jest w życiu ważny. Zresztą nikt nie nagrywa takich odcinków z humorem na luzie, więc myślę, że jestem w tym momencie pierwszym, który je rzeczy robi. Dobra, dajmy się Krystianowi wyprzedzić. Skoro nie mogę mu na razie pranka, na razie nic nie wychodzi z prankami. Ale już coraz bliżej celu jesteśmy. Auto no, całe by było w naprawie. Dobra, wyprzedził. Śmiejmy się teraz z niego, co on tutaj odwali. Może kiedyś nagram, bo jeszcze mam dwóch kolegów, którzy też czasem w konwoju by chętnie wzięli udział. Więc myślę, że w jakimś tam najbliższym czasie, jak oni będą chcieli, a myślę, że tak, to z chęcią nagramy jakiś taki 4 osoby konwój, to też będzie się więcej działo. Ale wcześniej wiadomo, ustalając zasady, bo my mamy taką zasadę, że ustalamy zasady. Tutaj zasadą między nami w konwoju jest ustalone to, tym bardziej, że ja, słuchajcie, gram na koncie, na którym no nie szkoda mi kasy i mógłbym teoretycznie auto co minutę do serwisu dawać. Ale patrzę też na Krystiana, żeby on nie tracił i żeby dzięki temu konwojowi mógł coś zarobić. Więc jakby wiecie, no jest ustalona zawsze zasada, tak, że siebie na przykład wzajemnie nie terenuje. No to ja też, to ja... Ożeż kurwa, przepraszam. Jedź prosto. Chciałem powiedzieć, że za tobą żem skręcił i też dotankuję, ale nie zdążyłem powiedzieć, bo żeś mi zahamował. No prawdziwy cham ze mnie, no stop cham, no. Mam nadzieję, że ci auta nie rozwaliłem. Ja pierdzie. Prawdziwy stop cham, nie? Ja nie wiem, gdzie on jedzie na wprost, no to ja jadę do tankowania chyba tu. On pojechał. Aha. No to żebym się na barierce powiesił. Nie mam pojęcia, chyba go szturchnę zaraz. Teraz jak tu mam wyjechać? Dobra, udało się. Tankujemy. Jak widzicie, bez cięć. Kompletnie widzicie to bez cięć, bez montażu. To wszystko naprawdę się dzieje na waszych oczach. Ja tu absolutnie nic nie będę ciąć z tych głupot, które z Krystianem robimy. Lubię szturchać ludzi na trasie, nie? Chociaż jeszcze tak naprawdę nic takiego super mi się nie udało zrobić, bo powiem wam szczerze, jak nagrywałem poprzedni odcinek, był poradnik, miałem zrobić kurs i tam jedna osobówka mi po prostu zajechała drogę, dosłownie wjechała mi pod maskę z lewego na prawy i tak ją szturchnąłem, że poleciała po prostu na dach i to wyglądało naprawdę fajnie, ale niestety tego nie nagrywałem, także szkoda. Krystiano, już masz wolne! A, bo gościu ci teraz tył blokuje. Dobra, jedzie Krystiano. Mogę chwilę wam tak z kamery zrobić, jak chcecie.
żeby nie było, widzowie, moi drodzy, monotonii, ale ja oczywiście lubię, jeżeli mnie pytacie, no to najbardziej lubię kabinę, tą kamerę w środku, tak, w kabinie, no patrzcie, musiał mnie szturchnąć oczywiście. Musiał mnie szturchnąć, bo by nie wytrzymał. Tak myślę, co mu odwalić, ale nie mam pojęcia, co. W ogóle go nie ma w ciężarówce chyba. A nie, jest, siedzi, dobra. Niech jedzie pierwszy. Ja bym mu zrobił jakiegoś pranka, widzowie, ale jeszcze nie mam pojęcia jakiego. Zaraz coś wymyślimy. Wiem. Pojadę tędy, bo on będzie miał ustąp pierwszeństwa. Jak tam pojedzie, on, zobaczcie, pojechał tam i ma ustąp pierwszeństwa. Musi mnie puścić. A on nie patrzy nigdy. I dlatego, zobaczcie, auto taranuje. Co za gość. Patrzcie to, taranuje auto. Dobra, chwilę pojedziemy sobie tak. O, tak. O kurde. O, teraz sobie lusterko włączymy. Chwilę pojadę tak, aczkolwiek myślę, że to się skończy bardzo źle. Jest, jedzie. Ale czemu ja na migaczu jadę? Dobra, bo jak widzicie, on pomyśli, że jestem nawalony, nie? Bo jadę nie na tej kamerze, co trzeba. Dobra, niech mnie goni gagatek jeden. Niech mnie goni. Bo coś to auto naprawiałem, żeby prędkość jakąś fajną osiągnęło. A ja bym mu zrobił psikusa i wiecie co? Już wiem jakiego. Pierwszą ciężarówkę nie, bo zauważy, tu mamy zakręt. Chyba mi się nie udało. Źle się za to zabrałem trochę. Troszkę się źle za to zabrałem, bo jak tak odpowiednio, słuchajcie, ciężarówkę... Ej, chyba dachował? Nie. Jak odpowiednio się weźmiecie za ciężarówkę i odpowiednio ją... pykniecie, że tak powiem, od tyłu, zaraz wam to pokażę. To ona tak fajnie się obraca i wtedy blokuje drogę. I tu bym zrobił tego pranka, tylko nie zrobię tej pierwszej od mojej strony, tylko od tej drugiej. Czyli tej z przodu. Patrzcie to. Nawet zrobimy to z tej strony, żeby mieć pewność, że ona na pewno się fajnie obróci. O, 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 o. Dobra, ja teraz szybko musiałbym pierdzielać. I chyba się udało. Tylko nie widzę Krystiana na mapie na razie. O, dupa Jasia, zobaczcie, ruszył. Tą ciężarówką. To jest dupa Jasia. Jedzie czy nie jedzie? On chyba stoi, chyba faktycznie go tam... Bo nie widzę, żeby się na mapie ruszał. Nie no, jedzie, dobra, jedzie, cicho. Okej. Jedzie, zaraz go zobaczymy, bo to mi nic nie da. Jest, widzę go, tam się pojawił. Takie szybkie hamowanie. Dobra, już jadę grzecznie. Teraz mu może osobówkę tryknę delikatnie. Patrzcie, jedzie osobówka. Niech jeszcze trochę podjedzie. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. O! Trzymaj się lewej strony.
Dobra. Udało mi się. Bo on się tego nie spodziewa, bo tam jest zakręt. Ja to zrobiłem za zakrętem, tak żeby on nie widział. Rozumiecie, o co chodzi? Że normalnie na prostej on by widział, że taki... I patrzcie! I się zrobił tam korek i on mnie nie podejrzewa w tym momencie. Nie, jest, jedzie, jedzie. Nie, to jest... Dobra, jadą. A gdzie on jest? Gdzie jest ten nasz gagatek Cristiano? Jakiś helikopter tu leci. Dobra, jedzie. Jedzie, widzę go. Nie powie, że mu robię pranka, bo przecież jadę prawym pasem. Czekam za nim kulturalnie, prawda? Uszkodzenie naczepy 19%. Kolejny mam. Trzymam chyba z 5 mandatów na kolizję, no ale... Ale okej. Okay. Widzowie, to jest generalnie, wiecie, jakby, no to są takie rzeczy, które robiłem, żeby były jako pranki dla Krystiana, po to, że razem tutaj kurs robimy, więc to było w formie pranków. I teraz on nic nie powie, że ja wolno jadę, bo jadę awaryjnym, żeby go puścić. Jakiś Mustang go tu goni, może policyjny. No i mu sprawdzą trzeźwość, bo on, kurde, tak jakoś krzywo jedzie. Zobaczcie, co on robi. O kurde, a ten mi co tutaj zajeżdża? Osobówek jeden. Patrzcie, co on robi po dwóch pasach jednocześnie. Jedzie, kurde, niezdecydowany chłop. No pijany, jak nic, no patrzcie, on sam nie wie, jak jedzie. Okej, skręcamy w prawo, więc trzeba zwolnić. W sumie jakbym tak patrzył na siebie, to też nie lepiej jadę, nie? Ja patrzę w kabinie, a też jadę środkiem. No co on robi? Osobówkę walną. Dobra, Iwona tam. Wolę jechać tak w bezpiecznej odległości. Nie równać się z nim, bo może to się, słuchajcie, kochani, źle skończyć. Patrzcie, co on robi. Prawie by zahaczył o tego tira. No pijany jak nic, pijany. Już zbliżamy się do końca, słuchajcie, 64 km do końca. Zawsze tak jest, z kursami moimi przynajmniej. A myślę, że wy macie podobnie, że jak bierzecie takie długie kursy, nawet na, załóżmy, 1000 km, no ten miał tak tyle. I już macie do końca tam te 100 km do celu, to zobaczcie, jak bardzo szybko już później schodzą te kilometry, że szybko już jesteś u celu. Ale wcześniej to idzie bardzo, bardzo długo. Już teraz mogę sobie pozwolić na przekroczenie prędkości, może akurat jeszcze jakiś mandat dostanę do kolekcji, chociaż za prędkość taki zasłużony, no bo te za te stuczki to tak nie do końca. Ale zbliżamy się, kochani, do końca. Mamy 28 km do celu, także skręcamy. Już niech jedzie pierwszy, już taki stopcham nie będę. W prawo chyba, w lewo? A, w prawo, dobra, w prawo. Skręć w prawo. Jezusie, jaszem srok. Światła zapomniałem. Zapomniałem, że światła. Zapomniałem, że światło. Okej, no my z Krystianem tak często mamy, że
Dwa gagatki się dobrały. Nie wiadomo, który większy szkodnik. O, tak sobie zrobimy lusterka. Dobra, niech już jedzie pierwszy. Awaria silnika. No ale było mówione, żeby dojechać do celu. Chociaż pewnie kara za uszkodzenia będzie i to myślę, że 20% jest uszkodzeń naczepy. Więc jestem przekonany, że te... Jedź prosto. Czemu on cofa? Nie wiem, czy jest zielone, on rusza, więc mu ufam, bo ja nie widzę. I zaraz będzie chciał jechać w lewo i mnie pewnie staranuje na bank. Bo ja już widzę, że w lewo jedziemy. A, mandat. Jak już mandat, to już sobie przejadę. Zatrzymałem się na czerwonym, dali mi mandat, to pierdziele, już jadę. Jak już zapłacone, to już jadę. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Zjedź z ronda. Jak ja jadę? Dobra, czekajcie, bo teraz w prawo. Jedź prosto. Dopcham. Spieszę się tu, panie, z ładunkiem. Ale tam mieliśmy nieważne. O kurde, teraz to się sam nabrałem. Trzymaj się lewej strony, a czekajcie, zobaczymy co on na to, nie? Ja trochę się tu. Trochę przejechałem zjazd, jakby to powiedzieć. On też się nabierze. Patrzcie, też przejechał. Też przejechał. Jak to łatwo kogoś nabrać. Dobra, ja tu zrobię inny manewr, widzowie. Nie będę się bawił jakieś. Postaram się znaku nie staranować. O kurde. No i teraz nie cofnę, bo ten mnie przyblokował. Dwa gagatki, nie? No dwa gagatki. Znajdziemy inną trasę. Skręć w lewo. Dobra, już na koniec można zrobić stop hama. I tu gość blokuje, co ja będę. Dojechaliśmy. Dojechaliśmy do celu. Prowadził cię krzywdz, stop chłopczyc. Zadowalająco. No. Także to tyle. Jak dla mnie rozsądnie i zadowalająco, to jest jedno i to samo. Także dzięki za kursik. Możesz się pożegnać z widzami, którzy na StopHamie cię będą oglądali, bo ja to kamerowałem i teraz wrzucam, wysyłam do StopHama, jakżeś pijany jechał. Dziękuję i pozdrawiam wszystkie widzów Jukena. Oni ciebie też pewnie pozdrawiają, chociaż na pewno na policję to trafi, żeś pijany jechał. Nie no, oczywiście to było tylko w grze, więc wiecie, nawet gdyby to, mógłby to zrobić. Także dzięki wam, moi drodzy, za oglądanie. Do następnego odcinka jeszcze parę takich serii do was. Mam takich bardziej lifestyle'owych, bo to jest bardziej... Bardziej game style. Dobranoc, Krystianu, dobranoc, do następnego. Więcej takich serii będzie, ale też więcej poradników, także koniecznie zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę, komentarz pod filmem. Będzie mi bardzo miło. A ja kończę. Do następnego. Trzymaj się. Cześć.